10 państw z najwyższymi podatkami. Materiał opracowany na podstawie gazetaprawna.pl. Dane dotyczą podatku dochodowego od do osób fizycznych. W Polsce, dla osób, które zarobiły mniej niż 85 528 zł w ciągu roku, podatek dochodowy wynosi 18% tej podstawy minus 556,02 zł. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że w wielu państwach, tak jak w Polsce, są różne stopy podatkowe. My skupimy się na tych najwyższych. Jak jest w takim razie w innych państwach? Kanada. Kanada jako jedno z najbogatszych państw świata dzięki wysokiemu dochodowi jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz grupy krajów G7. Kanada ma gospodarkę wolnorynkową z niewiele większą interwencją rządu niż ma to miejsce w USA, choć o wiele mniejszą niż w większości krajów europejskich. Kraj ma mniejszy produkt krajowy brutto niż jego południowy sąsiad, ale wyższy niż gospodarki zachodnioeuropejskie. W ostatniej dekadzie kanadyjską gospodarkę cechował szybki wzrost, niskie bezrobocie i wysokie nadwyżki budżetowe na szczeblu federalnym. Dzisiejsza gospodarka Kanady bardzo przypomina amerykańską w organizacji na wolny rynek, w wzorach produkcyjnych oraz wysokim standardzie życia. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych to 49,53%. Austria. W Austrii funkcjonuje społeczna gospodarka rynkowa. Podatki stanowią 43% PKB, co jest poziomem nieco niższym niż w krajach skandynawskich. PKB per capita w 2006 roku wynosiło nominalnie 38 961 dolarów, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 36 031 dolarów. Stawiając Austrię w światowej czołówce pod tym względem, bezrobocie w zależności od metody liczenia wynosi od 4,4% do 6,8%. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych to 50%. Izrael. Izrael jest uznawany za najbardziej rozwinięty gospodarczo i przemysłowo kraj Bliskiego Wschodu. Został umieszczany na 30. miejscu w rankingu Banku Światowego według wskaźnika o łatwości prowadzenia działalności gospodarczej oraz na 23. miejscu w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego według wskaźnika konkurencyjności wzrostu. Znajduje się na drugim miejscu na świecie pod względem liczby firm rozpoczynających działalność gospodarczą w 2007 roku Izrael zajął 44 miejsce na świecie pod względem wysokości produktu krajowego brutto i 22 miejsce w parytecie siły nabywczej. W 2007 roku Izrael zaproszono do przystąpienia do organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która propaguje współpracę między państwami przestrzegającymi zasad demokracji i wolnego rynku. Stawka podatku dochodowego od do osób fizycznych to 50%. Holandia. Wielu historyków uważa, że to właśnie w Holandii narodził się kapitalizm. Współcześnie Holandia jest gospodarką rynkową z przeważającą własnością prywatną, ale o wysokim poziomie redystrybucji dochodów poprzez podatki w 2006 roku wynoszącym 39% PKB. Holandia jest nominalnie 16 gospodarką świata, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 22. Holandia jest trzecim po Stanach Zjednoczonych i Francji eksporterem żywności, mimo iż w rolnictwie zatrudnianych jest tylko 3% społeczeństwa. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych to 50,13%. Portugalia. Portugalia jest obecnie jednym z najwolniej rozwijających się krajów Europy. Na uwagę zasługuje fakt, iż w kwietniu 2007 roku The Economist opisał Portugalię jako chorego człowieka Europy. Ponadto należy zauważyć, że w 2003 roku Portugalia zanotowała spadek PKB, zaś jego wzrost w 2006 roku w wysokości 1,3% był nie tylko najniższy w Unii Europejskiej, ale też w całej Europie. Stawka podatku dochodowego od do osób fizycznych wynosi 50,29%. Japonia, tak zwana mydlana bańka gospodarcza, pękła w 1991 roku, kiedy załamaniu uległ japoński rynek papierów wartościowych, tracąc połowę swojej wartości, a nękane problemami banki japońskie podniosły stopy procentowe. Trwająca przez całe lata 90 XX wieku recesja spowodowała wiele głośnych bankructw oraz znaczne zadłużenie społeczeństwa. Obecnie sytuacja uległa powolnej poprawie. Podatki stanowią obecnie 28% PKB Japonii. Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się na rzecz państwa, prefektury i gminy. Występują także podatki od nieruchomości i inne. Poważnym problemem japońskiej gospodarki jest jej zadłużenie wynoszące 212%. PKB. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych to 50,59%. Hiszpania. Do lat 60. ubiegłego stulecia Hiszpania była jednym z najuboższych krajów Europy Zachodniej. Masowy napływ turystów spowodował wielki wzrost inwestycji i napływ kapitału zagranicznego, który wzmógł się jeszcze po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Hiszpania była przez ostatnie pół wieku jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy. Hiszpania jest znaczącym uczestnikiem handlu zagranicznego. Wielkie banki mają swoje siedziby głównie w Madrycie, w Barcelonie czy Bilbao. W gospodarce Hiszpanii bardzo dużą rolę odgrywa obcy kapitał zagraniczny, głównie inwestycje amerykańskie, brytyjskie i francuskie. To właśnie one doprowadziły do szybkiego uprzemysłowienia Hiszpanii. Stawka podatku dochodowego do osób fizycznych wynosi 52%. Francja. Francuska gospodarka oparta jest na dominującym sektorze prywatnym, połączonym ze znaczną ingerencją państwa w gospodarkę i sektorem publicznym. Rząd posiada znaczny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, szczególnie infrastrukturę. Posiada większościowe udziały w przedsiębiorstwach kolejowych, lotniczych, energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Od roku 1990 rząd stopniowo pozbywał się udziału w przedsiębiorstwach. Obecnie następuje powolna prywatyzacja. W 2012 roku Parlament Francji uchwalił symboliczny podatek o wysokości 75%. Od najwyższych dochodów. Wielu bogaczy wtedy uciekło do rajów podatkowych, czy też innych państw, w których też były wysokie podatki, ale nie aż tak. Sam podatek na kilka dni przed wprowadzeniem francuski Trybunał Konstytucyjny unieważnił jako niesprawiedliwy. Stawka podatku dochodowego od do osób fizycznych wynosi 54,1%. Dania. Gospodarka Danii jest dobrze rozwinięta. Spośród krajów unijnych ma najlepszy wskaźnik wolności i jest w pierwszej dziesiątce najbardziej wolnych na świecie. PKB per capita w 2005 roku wynosiło nominalnie 50 965 dolarów, a po zmierzeniu parytetem siły nabywczej 36 549 dolarów, co jest wynikiem pod obydwoma względami porównywalnym do Szwajcarii. Stawka podatku dochodowego od do osób fizycznych wynosi 50%,

Istotną część gospodarki szwedzkiej stanowił bogactwa naturalne, takie jak m.in. wysokiej jakości rudy żelaza oraz duża, zwłaszcza w stosunku do zaludnienia powierzchnia lasów. W XVII i XVIII wieku Szwecja zapewniła około połowy całej europejskiej produkcji stali dzięki dostępowi do wyjątkowo czystej rudy oraz dostępności drewna, z którego wytwarzano węgiel drzewny, używany następnie do wytopu żelaza. Inne główne gałęzie gospodarki to hutnictwo, metali nieżelaznych, przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu, elektrotechniczny, drzewny, chemiczny oraz produkcja broni. Szwecja jest jednym z największych eksporterów broni i technologii wojskowych, w tym do Pakistanu, Chin i Arabii Saudyjskiej. Znane marki szwedzkie to Volvo, Saab, Scania, Ericsson, HM czy też IKEA. Stawka podatku dochodowego do osób fizycznych w Szwecji wynosi aż 56,86%. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejną dyszkę, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie wrzucam nowy odcinek. Na pewno ten kanał Wam się spodoba, tym bardziej, że dziś trafił odcinek poświęcony FC Barcelonie i lewicowym poglądom jej kibiców. Omówienie historyczne i społeczne. Także serdecznie zapraszam, cześć.